Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. No i co, mój drogi, co? Moja droga w sumie. Moi drodzy. No, idziemy do tartaku, a czy w zasadzie nie do tartaku, tylko idziemy na wieżę sygnałową. No bo troszeczkę nas gra wprowadziła w błąd. Gdyż iż ponieważ, według dialogu, który ja pamiętam, który my prowadziliśmy wtedy, to w grze gościu nam powiedział wprost: idź do tartaku, tararararara, oni ci tam dadzą drewno. Ale później z tego, co jest napisane w misji, wynika jasno, że wystarczy zanieść mu flaszkę wódki i wtedy bez problemu będziemy mogli sobie wziąć to drewno, które jest na wieży sygnałowej. I teraz ja nie wiem, co tak naprawdę jest prawdą, a co nie jest prawdą, ale wiem jedno, że dotarliśmy do tego obozu drwali i tam nic nie można było w zasadzie zrobić, więc to trochę bez sensu. O, a te zwłoki już przeszukałem, czy nie? Przeszukałem, dobra. Więc to jest troszeczkę bez sensu, bo pokazuje mi tylko jedno, że może faktycznie trzeba iść według tego, co jest w misji, a nie według tego, co jakby słyszeliśmy, nie? Więc, udajemy się na górę. Oddamy mu tą butelkę tego... Nie pamiętam, jak się nazywa ten trunek. Tego czegoś. I zobaczymy, co on na to. Siemano, Johan. Proszę, przyniosłem ci ognika. Proszę, przyniosłem ci ognika. No, i to ja rozumiem. Piękne dzięki, chłopcze. Już myślałem, że zamarznę tutaj na kość. Dobra, chodź za mną. O! Oj, nie to chciałem. No nie, no i znowu zrobiłem sobie myszkę na ekranie tym sposobem. Muszę wyłączyć to cholerstwo. No i co? Wejdź do środka i weź jedną stertę. Nie więcej. Przy okazji przekaż moje pozdrowienia Bastianowi. Dobra, ale poczekajcie, ile ja tych stert potrzebowałem? Spłata długów. Wiedzisz sygnałowe do obozu drwali. Okej. Znajdę nas kolejną. No, przez dwa drewniane mosty. Markus pokierował mnie do wieży sygnałowej. Ale nie ma tu informacji, ile ja tego potrzebuję. Ja nie widzę. Potrzebują drewna do naprawy chaty. No, nie ma informacji. Poczekajcie, wziąłem jedną. Zapiszę i wezmę dwie kolejne. Może się przydadzą. Nie wiem. Może się przydadzą. Jest to za ścianką, więc może nie zauważy. Ale nie bez powodu zapisałem, bo przynajmniej wiecie. Ty mały złodziej, ja. No właśnie. Słuchaj. Bo na dziurę dostaniesz zaraz, Johan, i tyle będzie z tobą. O, jednak nie, to ja dostanę na dziurę. Dobra, gra wiedziała, co robi. Ale jaki kryt mu w ogóle siadł wcześniej. Że ja prawie całe HP straciłem na raz. No puść mnie. Nie bij mnie. No i zginąłem, dobra. Dobra. No wczytamy sobie, czyli tylko jedno jednak mogę wziąć. Przynajmniej przy nim. Bo może będzie tak, że później będę mógł więcej. Ale przy nim tylko jedno, więc weźmy tylko jedno. O. Dobra, i on teraz nie ma z tym żadnego problemu. Więc to jest plus dla nas. Czy ja mogę się teraz teleportować? Za daleko do magicznego kręgu, dobra. Czyli nie mogę. No dobrze wiedzieć. No to dobra, to zejdźmy teraz w dół. Tylko pytanie, poczekajcie, czy nam się misja załadowała? Pozwolił wziąć trochę drewna, powinienem wziąć jedną skrzynkę i zanieść ją Bastianowi. Dobra, czyli do Bastiana teraz. O, był kurwa ten Bastian. Pamięta, kim był Bastian? Kim był Bastian, czekajcie. A Bastian to był... To jest karczmarz, nie był, a jest karczmarz przecież. No dobra. Bo już tak zacząłem szukać w myślach, mówię, kurna, kto to był? Kto to był do cholery? No przecież coś mi to mówi, nie? Gdzieś mi dzwoni, ale nie wiem, w którym kościele, no to już wiemy. Kościele o nazwie Karczma.
Więc udajmy się tam. Mam nadzieję, że ten jeden stos drewna go usatysfakcjonuje. Jest, niesamowite jest to czasami, jak mi się język poplącze. Mam nadzieję, że ten jeden stos drewna go usatysfakcjonuje i będzie dobrze. I że będzie dobrze. I znowu mi się język poplątał. Dobrze, że sobie go nie połamałem. Dobra. Jesteśmy w karczmie. Jest też nasz Bastian. Hello, hello, my friende. Proszę, drewno. Udało mi się zdobyć drewno, o które prosiłeś. Dobra robota, chłopcze. Ten zapas pozwoli nam załatać parę dziur i wymienić przegniłe deski. Swoją drogą Johan przesyła pozdrowienia. Nie wiem, jak udało ci się go przekonać do oddania czegokolwiek, ale zaskoczyłeś mnie, chłopcze. Wygląda na to, że jesteśmy kwita, a przynajmniej jeśli chodzi o ciebie. O, no i pięknie. Nie, to jest 60 sztuk drewna, no i wpytę w sumie. Nic mu nie chcę w sumie sprzedawać. Chciałem też zajść na plecy i zobaczyć, co tutaj jest. A tu jest Marta. Mam do ciebie parę pytań. A ja mam robotę. Żegnam. Jeśli mi pomożesz, obiecuję pomóc ci w pracy. O. Jeśli mi pomożesz, obiecuję pomóc ci w pracy. Pff, wybij to sobie z głowy. Jeszcze byś tylko naniósł mi więcej błota niż poprzednim razem. No mówże, o co chodzi? Byle szybko. Chodzi o Jorna. A, guloszyk się skończył, co? Na kolejną porcję będzie musiał poczekać. Czyli nic nie wiesz? Czego miałabym nie wiedzieć? Mój brat zaginął i wszystko wskazuje na to, że został porwany. Porwany? A co ja mam z tym wspólnego? Całe dnie spędzasz w gospodzie. Może słyszałaś ostatnio coś lub kogoś podejrzanego? Oprócz waszej hordy każdy tutaj jest swój. A nie, czekaj no. Był tu taki jeden ostatnio ze straży. Straszny furiat i wiecznie pijany w sztok. Prawie jak ten wasz Fabio. Ciągle zaczepiał i straszył gości. To w końcu się wkurzyłam, wzięłam miotłę, pogoniłam go stąd, aż się za nim kurzyło. Wyrzuciłaś strażnika miejskiego z gospody? Strażnik, nie strażnik, co za różnica? Widzę, że sprawia kłopoty, to nie będę się z nim patyczkować. No i dobrze, króciutko. Wiesz, w którą stronę poszedł? Pewnie w kierunku miasta, tam skąd przylazł. Dzięki za informację. Wszyscy w kierunku, czyli do miasta musimy iść, no. Czyli musimy, oj, no nie chciałem. Większa porcja gulaszu Marty. No skubnąłbym, nie powiem, skubnąłbym. Ale chyba nie będzie dobry pomysł. Jaja dla Bastiana. Dobra, zapiszę sobie, weźmy to jaja dla Bastiana. Bo może to będzie coś, co pozwoli mi na przykład jaja ścierwojadów mu sprzedawać za dobrą cenę. A to jest już plus. A Marta się nie obrazi, dobra. Marta się nie obrazi. Jaja dla Bastiana. Jak mam niby przyrządzę jajecznicę dla naszych gości, jeśli ciągle zapominasz kupić świeże jaja ścierwojadów? Albo natychmiast zdobędziesz tuzin tych jaj, albo możesz zapomnieć o serwowaniu. O. Mamy w ogóle jakieś jajca ścierwojadów? Dwa sztuki. Za dużo to nie mamy. Ty, a Bastian nam w ogóle zniknął. To jest ciekawe. Petra ma coś nowego? Nie ma. Fabio coś jest? Widzę, że cholernie dbasz o swoich towarzyszy. O! Widzę, że cholernie dbasz o swoich towarzyszy. O czym ty gadasz? W jaskini na wybrzeżu znalazłem zwłoki Daryla i Maven. Może powiesz mi, co się z nimi stało. A skąd mam wiedzieć? Gdy opuszczaliśmy jaskinię, jeszcze żyli. Pewnie jakieś zwierzęta ich dopadły. Głupia baba uparła się, że zostanie ze swoim umierającym chłopem. A ty postanowiłeś zostawić ich na pastwę losu. A co? Może miałem ją siłą zaciągnąć do wioski? Dałem jej prosty wybór. Mogła iść z nami, ale została z trupem. Tyle na ten temat. Facet przez całą noc przeciekał jak stara łajba. I tak długo by nie pociągnął. Jeśli myślisz, że z ich śmiercią mam coś wspólnego, to musisz być cholernym idiotą. Znaczy w pewnym sensie masz, no bo miałeś opcję ich uratować, a tego nie zrobiłeś, ale... Hej! Już nic więcej chyba się nie dowiemy. No ale to co, no to zostaje nam tak po prawdzie.
iść w stronę miasta. Bo tutaj już chyba nic więcej nie będzie. Nie będziemy mieć. Dobra, Sander jest zajęty jak zawsze. To ma wejść ciekawego. On ma dużo tych pierścieni, nie? Dużo tych pierścieni. O, zupy ma też nowe. Dobra, to se wezmę. Pazury. Fajnie, że je ma. One nie są tyle warte, nie? Gdyby były warte więcej, ja bym se bardzo chętnie od niego je odkupił. I po prostu... No co? I po prostu byśmy je posprzedawali, nie? A tak to bida. Tak patrz jeszcze, czy możemy coś mu tu sprzedać w jakiejś fajnej cenie. Trochę tego rdestu polnego możemy mu odsprzedać. Nie wiem, czy w fajnej cenie, ale możemy odsprzedać. Bo i tak aż tyle tego nie potrzebuje. Patrzę, czy coś jeszcze, ale chyba nic takiego. No dobra. Ten gdzie uciekł? I zwiał gdzieś chłop. Dobra, weźmy sobie te przepisy. Już to znam. O, dobra, chociaż ten jeden nowy wpis jest. Ale poczekajcie, bo coś mi tu nie pasuje. W sensie, mam hajs, więc chciałbym pogadać, o właśnie, z Bastianem. Hej. Bo on miał tą mapę, nie? Pokaż mi. Bo on miał tą mapę, która nam się nomen omen przyda. Mapa Archolo ze znacznikami. Tyk. Zupa korzenna, zupa, kompot, terera, marynowana rzepa, jajecznica, to nie. Posełka tłuszczu, to nie, stara moneta. Dobra, weźmy sobie ją. Brakuje ci złota na zakup? Jak to? I coś się zbugowało chyba, co? Mam wszystko. Ma całe dwa jaja ścierwojada mam. Mam nadzieję, że więcej będę mógł sprzedawać mu tego. Tą starą monetę mogę odkupić za jeden? Mogę, dobra. Bo ona jest podobno więcej warta, więc to się przyda. Butelki to nie. Mięso drogie, to porcja gulaszu Marty też droga jak cholera. Nie ma sensu tego kupować, dobra. Na pewno trzeba zbadać jeszcze te nowe przepisy. Rozumiem. Rozumiem. Bo to się nam zdecydowanie przyda. Rozumiem. Marynowana rzepa. O, już to już znamy akurat. No dobra. Ale im więcej będziemy znać tych przepisów, tym lepiej. Tym lepiej, po prostu. Więc trzeba to robić. Chcąc, nie chcąc. Dobra, czy my coś jeszcze tutaj mamy do otwarcia? Torebkę pieprzu to nie. Tu jest wszystko G. Tego mam od cholery. Ten kostur nowicjusza w ogóle jest warty tyle, że wow. Że wow, nie? Lekarstwo dla Jorna. No fajnie, że je mamy. No i co z tego, nie? Z tego zastanawiam się tylko nad tym eliksirem zręczności. Czy powinniśmy go sprzedać? I zanieśmy tamtemu ziomkowi, co tego szczura miał, ten ser. Ten ser. Bo to zawsze jakiś dodatkowy expik będzie, nie? Na tym nie tracimy dużo. No może oprócz minuty czasu, no bo tak naprawdę to ja sobie przeskipuję tą całą rozmowę z nim, no bo to już przechodziliśmy. W sensie, my już z nim rozmawialiśmy dwa odcinki temu. No tylko, że ten save, no wiadomo co się stało, nie? Więc jakby ja tam już nie byłem, ale pamiętam co tam trzeba było zanieść, więc to chociaż tyle, nie? Chociaż słuchajcie, tyle. Dobra, farmer i farmerka to mnie nie interesuje. Ziomuś. Cześć. Tak jest, oto proszę, ser. Oto ser. Dzięki wielkie! No, no i git. 20 sztuk złota jeszcze za to. Czyli w sumie, biorąc pod uwagę, że kupiłem ten jeden ser za 8, to się nawet opłacało, muszę przyznać. Dobra, chciałbym mapę. Archolot ze znacznikami. Łe kurwa, to jest takie duże? A gdzie tu jest Silbach? Wioska Silbach 6. A, czyli jesteśmy w samym środku jakby, dobra. Jak rozumiem, to na górze to jest miasto. 7 winnica, 5 kopalnia. 3 farma. A gdzie jest obóz drwali? 11. A, czyli my tutaj byli. Gliste moczary 10.
9 klasztor. 13 wilcze leże, 12 winnica Rity, południowe bagno. Kurna, no duża jest ta mapa, tak szczerze mówiąc. Duża jest ta mapa. A czy my mamy glade, żeby wejść do miasta? Chyba nie mamy, nie? Kurde, lipa. No dobra, ale idziemy w stronę miasta. No co by nie było? Co by nie było, słuchajcie, idziemy w stronę miasta. Zobaczymy, co to nam przyniesie. Może być tak, że zguba i śmierć, oczywiście. Nie wykluczam tego. Ale może być też tak, że no, dużo ciekawych przygód, prawda? Więc najwyższa pora zacząć w tą stronę iść. Ja mam w ogóle 4 punkty nauki, więc też leveli by się przydało ponabijać troszeczkę. Mam nadzieję, że się to uda. A tymczasem powolutku, słuchajcie, do przodu. No szkoda, że sobie nie... Właśnie, topór drwala. Może on ma. Byśmy kupili. Bo to jest to, co nam się na pewno będzie przydawało. Karden. Handlujmy. Nie ma. Zaostrzony patyk ma tylko. Prosty nóż się przyda akurat. Kurna lipa. Lipa. Mam jakieś skóry i futra? Nie mam nic. Ajajaj, no. Ten prosty nóż, ale muszę pamiętać, żeby tego prostego noża nie sprzedawać. Gdzie sobie go powinienem gdzieś dać na jakąś, nie wiem. Aha, nie mogę sobie dać go na jakąś dziewiątkę albo coś. Żeby pamiętać. No trzeba po prostu być czujnym. Niestety. Trzeba będzie po prostu być czujnym i tyle. A tymczasem mamy po drodze jeszcze paru ścierwojadów, więc fajnie by było je powycinać. I stracić jak najmniej HP na nich, nie? Ale jednocześnie też zabić je jak najszybciej, bo to szkoda na nie czasu. Są mocniejsze te, z którymi trzeba się bić. Dobra, jajco się przyda. Jedziemy dalej. A, to mały ścierwojad jest, no dobra. Tych młodziaków to bez problemu. Ale jajco wypadło, to najważniejsze. No żeby cały czas te jaja dropiły, to by było super, nie? Tak raz dropi, raz nie dropi i później lipa. Jakby cały czas dropiły, to byśmy z Bastianem tam dobry biznes mieli. Żeby nie powiedzieć, że bardzo dobry, no ale no niestety. To by było zbyt piękne, słuchajcie. Ja u tego alchemika tutaj ja nie mam... jakichś preferencyjnych warunków na sprzedawanie czegoś? Podejdźmy sobie z ciekawości, bo ja już nie pamiętam. Ja powinienem sobie wszystko rozpisywać, nie? Z moją pamięcią, naprawdę. Puk, puk. Hello, wake up, Bodowin. Nocnego. A, nic. Zaginął mój brat. Zaginął mój brat. Gdybym nie zmarnował czasu na te twoje durne eksperymenty, powstrzymałbym porywaczy. Co? Ty niewdzięczny idioto! Przecież robiłem wszystko właśnie po to, żeby mu pomóc! Jeżeli chcesz zrzucić na mnie winę za zniknięcie faceta, którego nigdy nie widziałem na oczy, to gratuluję zmyślności. Jak nie masz do mnie żadnej innej sprawy, to wynoś się. No i żeśmy mu powiedzieli, no. Ajajaj, pohandlujmy. Kurwa, ile on ma miksturek leczniczych, co jest? Możemy mu za 225 sprzedać. No za dobry hajs w sumie. Bo czy ja potrzebuję tej zręczności plus 3, tak szczerze? O, zastanawiam się, nie? Co mi się bardziej przyda? Czy ten hajs, czy ta zręczność? Na pewno te trollskie ziele będę musiał wziąć sobie. Traw sobie zostawimy. Ardesty sobie zostawimy. A czy coś jeszcze mogę mu sprzedać za jakiś fajny hajsik, ale... No nie bardzo, no. Sama bida, że tak powiem. Sama bida, no dobra. Weźmy sobie na pewno... to trollowe coś tam, zużyjmy. Bo to nam się zdecydowanie przyda, bo to nam daje ochronę wszystkiego, nie? To nam daje ochronę wszystkiego, więc to jest mocne. Ta zręczność, umówmy się, no nie jest aż tak mocna, nie? To nie jest jakiś uber game changer.
Ale no trochę na pewno pomaga. Trochę na pewno pomaga. Tylko się zastanawiam, no 225 to nie jest mało. No z tym, że jakbyśmy mieli to kupić 1500. Tylko czy ja bym to w ogóle kupował? Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie wiem. Ale z drugiej strony, jak tak miksturkami sobie będziemy dodawać te rzeczy, to będziemy mniej tracić na punktach zdolności, nie? Więc z drugiej strony sobie tak myślę, że kurna, no... No nie wiem, jak do tego podejść, szczerze. O, kretoszczury tu są. Więc ja sobie zapiszę jeszcze raz. I zróbmy sobie, nie? Zróbmy sobie, bro. No hello, hello, gro. No i co? Zacięła się teraz, czy co? O nie, dobra. Zapisało. No to git. O kurwa! Te kretoszczury dość, że atakują całą bandą. Ej, mocne, to mocne, to nie bij mnie! Puść mnie! Ale nie chcę z wszystkimi się bić naraz, no. No kurwa, no przecież... Dobra, dostaję na dziurę. Jak mam je pokonać sensownie? O, ale siadł kryt! Znaczy, jak siądzie kryt, to jest git, jak nie siądzie kryt, to jest lipa. No dobra, umieram, nie? No umieram, no. O, no, 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 no! Jeszcze tego jednego tylko! No nie! Był mocniejszy! Ajajaj! No ale dobra, jakby to zlurować tak, żeby tylko jeden przyszedł do mnie? Czy jestem w stanie w ogóle? Tak, chyba jestem w stanie. Dobra. Bo jak będę bił je pojedynczo... Zajebiście, że na chrząszcza się stargetowałem. No przestań! No co jest? Nie, no ta gra taka poważna jest? Serio? Chrząszcz ważniejszy od kretoszczura, który mnie coś tam bije przynajmniej. Wszystko fajnie, wszystko pięknie, no ale to żart lekki. Dobra, kretoszczur dead. O, jakąś skórę chociaż z niego. Dobra, tego chrząszcza trzeba tu wybić. Okej, okay. G. I teraz tak. Teraz. Szaszłyk za dużo daje, może to. Rosołek z resztek, cyk, cyk. Dobra, jeden biegnie. O to właśnie chodzi, pojedynczo. Żeby nikt dwa razy w pierdolu nie dostał. No. No ale patrz, jak siądzie kryt, to na hita ich zdejmuje, nie? No tylko właśnie, ten problem jest ten kryt cholerny. No nie, jeszcze tam są krwiopijce po drodze. Jak oni się niby tędy przedostali do tego miasta? Skoro tu kurwa krwiopijce są. Kretoszczury. Wszystko inne co atakuje. Jak oni mogli tak sobie spokojnie przejść tędy? Słucham. Słucham państwa, jakieś pytania? Czyli jakieś pytania, jakieś odpowiedzi sensowne? Zębate ziele, dobra, to się przyda. Na górze ziele lecznicze. Kolejne zębate. Dobra, trzeba na pewno łyknąć sobie jeszcze raz zupkę. No i się zaczyna. Leci do mnie. A to zwykły krwiopijca jest w ogóle. O ty gnoju. Niczego dziubnął. No, ale nie mamy nic na te... Na wyrywanie żądeł, nie? No i to jest ten minus.
To jest to, że jakbyśmy to mieli, to to jest free hajsik tak naprawdę. Dobra, oni mnie tu nie atakują. Wiecie, tutaj jest jakieś ziele lecznicze, weźmy sobie je. Gdzie my jesteśmy w ogóle w tej drodze? Poczekajcie. Jesteśmy prawie przy samym tym. Prawie przy samym mieście. No dobra, słuchajcie. Proponuję tak, żebyśmy zakończyli sobie ten odcinek tutaj. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli nie subujecie, to zasubskrybujcie mój kanał. Zachęcam też do wspierania, przycisk wesprzyj. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!